Konopski jest obłudnikiem i hipokrytą, ponieważ od lipca, i jeżeli chcecie się dowiedzieć, to zapraszam na mój Instagram, czym i w jaki sposób i od kiedy Konopski krył Dewianta. Mało tego, złożył specjalne podziękowania temu Dewiantowi w swoim materiale, to już było dla mnie za dużo. A że krył Dewianta, najlepsza jest, jaki jest najlepszy dowód na to, a że krył, to ja mam dowody i to zaraz powiem, gdzie je ujawnię. A dla mnie symptomatyczna była reakcja Banku Millennium, który na takie same materiały, jakie dostał Konopski w lipcu, zareagował w ciągu godziny. Usunął Dewianta, żeby nie był kojarzony z jego obrzydliwą gębą dewiacyjną. Dewianta, który opowiadał straszliwe rzeczy o akcie brutalnym. Straszliwe. Konopski to wiedział i dla swoich małych interesików nie zamieścił go, nie zamieścił gościa, który powinien tam być no co najmniej numerem dwa. Zrób Jacku komentarz program. A zamieścił na siłę zamieścił pewne osoby, a nie zamieścił typa, na którego symptomatyczna jest reakcja Millennium Banku. Okay. Pozbyła się typa na podstawie tych samych materiałów. Wszyscy sponsorzy się wycofują. Ja mówię teraz o faktach. No, te same materiały, które wasz fakty. Idol Konopski, wasz wielki szeryf, a tak naprawdę największy obłudnik i hipokryta, dostał w lipcu, i przedstawię na to dowody na swoim Instagramie, dostał w lipcu, nie zamieścił, nie zareagował. Bez dowodów? Dowody przedstawię na swoim Instagramie. No, okay. Wysłałem to Konopskiemu, mam na to te same dowody, zareagował przyzwoity, jak się okazało, zarząd Millennium Banku w ciągu godziny. Na to, co Konopskiemu zabrało 4-5 miesięcy. Dobrze. Każdy chce mieć dobry PR. To teraz, panie Jacku, bo pan nawiązał tutaj do Banku Millennium, do Gimpera. Ja mam tylko informację jedną, którą chciałbym przekazać, bo ja wczoraj rozmawiałem z Gimperem, bo pan na swojej Instastory wrzucał, że w programie to zostanie poruszone. Tak. Ja mam informację, którą przeczytam. Tak. To kłamstwo, że toczy się jakakolwiek sprawa w prokuraturze w moim temacie. Sprawdzałem to i nie ma czegoś takiego. On rzuca pomówienia, czyli pewnie chodzi o pana, tak jak rzuca pomówienia w stronę Nitra o dziecięcą, bo wyczuł po prostu grunt pod kręcenie afer. To jest stanowisko Gimpera. Ja chciałem do Gimpera dzisiaj zadzwonić, powiedział, że nie ma niestety ochoty z panem rozmawiać. Ha 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 ha!